Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Januszewska, a to jest drugi odcinek programu Stereotypy, Prawda czy Mity? Zaczynamy! Wszyscy szybko jadą, wszyscy się śpieszą. Jest jakiś niewyobrażalny koszmar. A w ogóle ci kierowcy tych tirów, no to uważają, że nierozsądni ludzie. No. Myślą, że włączy migacz i że każdy na niego uważa, nie? Nie skończy. Stereotypy. Prawda czy mity? Program powstał dzięki wsparciu firm Vesta Polska i Esto. Jego celem jest walka z negatywnymi stereotypami narosłymi wokół zawodu kierowcy. W drugim odcinku zajęliśmy się tematem, który dotyczy każdego z nas. Niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się przemieszczamy. Postaramy się też wyjaśnić zagadkowe pochodzenie butelek ze złocistym płynem, które czasami można dostrzec na poboczach dróg. Sprawdzimy też, gdzie w ciężarówce znajduje się toaleta. Czy w czasie podróży spotkał się Pan z takimi sytuacjami, że kierowcy zawodowi załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne poza miejscami do tego przeznaczonymi? Tak. Co pan myśli o tym zjawisku? Bardzo nieładnie. Ja osobiście się z tym nie spotkałem, aczkolwiek słyszałem takie rzeczy. No i nieraz jadąc tymi głównymi trasami widać dużo takich butelek z zawartością wiadomego koloru. Także no, myślę, że nie bierze się to znikąd, z nieba nie spada. Widziałem takie butelki, że tak powiem, porozrzucane po drodze. Co pan myśli o tym? No cóż, tempo pracy, tempo życia. Tak, tak, zdarza się to nagminnie. To jest. Aha, i co pan myśli o tej sytuacji? Znaczy, no nie powinno tak być. Są od tego przecież toalety, nawet czy na stacji benzynowej, czy co jakiś czas te mopsy. Normalna rzecz. Normalna? No myślę, że tak. Sytuacje są różne i wolę w to nie wnikać. Okej, okay, słusznie. I odwrócić głowę. A jak pan myśli, z czego wynika to zjawisko? W braku czystości na tych miejscach, które są do tego przeznaczone. Tego nie rozumiem, bo co chwila jednak są takie o mopy albo jakieś tam stacje paliw, czy coś, można wtedy się zatrzymać. No, nie wiem, z czego to wynika. Być może z małej ilości sanitariatów na parkingach. No ja myślę, że to jest wszystko lenistwo tylko i wyłącznie tych kierowców, tak? No nie wiem, może to jest już zakorzenione w naszej jakiejś kulturze, wychowaniu. A wie pan, gdzie w ciężarówce znajduje się toaleta? Podejrzewam, że w szoferce powinna być. Wszędzie, gdzie tam kierowca powinien, ma buteleczkę jakąś czy tam coś, no? O przyczyny zaistniałej sytuacji zapytaliśmy też kierowców samochodów ciężarowych. Spotkał się pan z takim zjawiskiem, że kierowcy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne poza miejscami do tego przeznaczonymi? No zdarza się. No nawet widziałem, jak ostatnio gościu wylewał z butelki podczas jazdy. No akurat widziałem na parkingu, w nocy często można zobaczyć, że za przeproszeniem powiem, że kierowca sika na koło. No właśnie, a dlaczego kierowcy to robią? Nie wiem, bo nie chce się na przykład iść do toalety za ciężko. Nie wiadomo, nie. To niekulturalni ludzie. No bo w Europie są zazwyczaj płatne toalety na stacjach i tak dalej. Może to też, ale no nie wiem, no myślę, że bardziej lenistwo chyba. Finanse to chyba nie to, tylko pośpiech. Opłaty. No i w niektórych państwach Europy naprawdę jest bardzo trudny dostęp do toalet. A wręcz ich nawet na niektórych parkingach nie ma. Zwykłe dzikusy, tam nawet nie ma toalety. Nawet to i to ja nie ma, żeby się kierowca załatwił. No to co ma teraz kierowca zrobić? No odpowie sobie pani sama, no. Na przykład stajesz na parkingu, a nie ma nawet jakiejś zieleni, nie, że można gdzieś pójść do lasku, bo jest wszystko ogrodzone płotem. I nie ma gdzie rzeczywiście. A to jest siła wyższa, no jak przyciśnie, no to... Buduje się dużo firm, dużo logistycznych parków, a nie buduje się zaplecza dla ciężarówek. Przy którym takim parku logistycznym, proszę mi powiedzieć, jest parking dla ciężarówek z toaletą i z tym wszystkim. Co mają zrobić wszyscy ci kierowcy, którzy czekają na rozładunki, załadunki? A jak ocenia pan stan tych sanitariatów w Polsce i w Europie? No w Polsce mało jeżdżę, ale się dużo poprawiło. Z zachowaniem czystości kierowcy nie za bardzo tam, bo jest tak w tych toaletach jak jest i nie każdy po sobie sprząta. Są toalety w niektórych miejscach, które naprawdę urągają. A za granicą, no tam gdzie płatne, to wiadomo, że czysto jest, a jak jest na tak zwanych dzikusach, to różnie to bywa. A co na ten temat myśli najbardziej znana polska trackerka Iwona Blecharczyk? Ach,
no nie da się zaprzeczyć. Niestety, szczególnie w czasie, gdy jeździłam jeszcze na gabarytach, to rzeczywiście bardzo często zdarzało się tak, że kierowca wpadał na parking, stawał na awaryjnym przy moim zestawie i szybko biegły właśnie załatwić swoją potrzebę przy brzegu, niestety, pod moim oknem. A jak myślisz, z czego to wynika? Pewnie zależy. Czasami na parkingach po prostu nie ma żadnej toalety i kierowca jak zjedzie, a skoro już zjechał i wyhamował, to już nie chce tracić kolejnego zatrzymywania się, więc po prostu idzie, gdzie się tylko da. Być może jest to kwestia finansowa i to, że kierowcy po prostu nie chcą płacić 2 czy 3 złote za skorzystanie z toalety. A jeszcze być może jest to kwestia tego, że parkingi są przeładowane. Często nie ma gdzie stanąć. Parkingi dla ciężarówek znajdują się gdzieś tam na drugim końcu. Jeżeli ma zaparkować auto na końcu parkingu i później 5 minut iść w jedną stronę i 5 minut iść w drugą stronę i jeszcze zapłacić za tą toaletę, to stwierdza, że woli gdzieś tam pójść za róg. A czasami jest to też kwestia być może właśnie funduszy. Czasami w różnych krajach te toalety różnie wyglądają. Czasami te toalety wyglądają tak strasznie, że rzeczywiście lepiej jest pójść gdzieś w krzaki i się nie brudzić i nie wąchać i tego wszystkiego nie widzieć. I jak to mówią, z naturą nie wygrasz. To oczywiste. Jednak załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych już niekoniecznie. A parkingi samochodowe z pewnością do takich miejsc należą. Zdajemy sobie jednak sprawę, że infrastruktura nie rozwija się tak dynamicznie jak transport i rozwiązanie tego problemu wymaga czasu i nakładów finansowych. Jednak to, co na pewno każdy z nas może zrobić, to zadbać o to, żeby stan i czystość toalet nie pogorszyły się po naszej wizycie.